nie wiecie Państwo jeszcze, co sprzedawać w swoim sklepie, chciałbym tutaj przedstawić pewną dość ciekawą propozycję bazującą na rozwiązaniu dropshipping, czyli de facto wyprzedaży stanu magazynowego hurtowni, w zasadzie w tym przypadku producenta, czyli nie mamy inwestycji po stronie własnego magazynu, powierzchni magazynowej, zakupu większych partii towaru, tylko po prostu sprzedajemy pojedyncze sztuki towaru. Tylko to rozwiązanie różni się od większości sklepów dropshippingowych tym, że jest to sklep, w którym możemy stworzyć całkowicie unikalny produkt, nieporównywalny przez potencjalnego klienta wśród ofert innych sklepów. Daje to ogromną zaletę, ponieważ klient nie będzie w stanie po prostu znaleźć produktu, który sobie tutaj zaprojektujemy, a tym samym, gdy trafi na tańszą ofertę, po prostu kupić tam, gdzie ma taniej. Może, aby nie być gołosłownym, pokażę, na czym to polega. Dodajmy sobie sklep. Oczywiście ten panel można przełączyć w język polski. Sklep może pracować w dowolnym języku, w dowolnym kraju. Ta firma wysyła towar na terenie całej Unii Europejskiej, także nie ma problemu, żeby nawiązać z nimi współpracę. Weźmy sobie może przykładowo, zaprojektujmy taką bluzę. To jest to, co my jako właściciel sklepu musimy najpierw stworzyć, tak, żeby to dodać do naszego sklepu internetowego. Możemy tutaj wybrać jakiś predefiniowany styl. Klikamy Start Designing, tak, i zaczynamy tworzyć. I teraz weźmy na przykład rękaw. Tak, co my tu możemy zrobić? Możemy mu dać indywidualny kolor, tak? Ten rękaw na przykład zielony, a ten niech będzie czerwony, tak? Ale to nie wszystko. Możemy tutaj dać jakiś tekst. Tak. Możemy go umieścić w dowolnym miejscu, w którym chcemy. Możemy mu nadać dowolny kolor. Możemy oczywiście też manewrować rozmiarem, tak? Możemy wgrywać tutaj różne grafiki, tak? Nawet z takich, znaczy tak, tutaj system pozwala nam na skorzystanie z takiej wbudowanej biblioteki różnych motywów, natomiast nie musimy z tego korzystać. Oczywiście możemy skorzystać z serwisów typu jakichś serwisów stokowych z grafikami różnymi, typu nie wiem 123RF, to jest akurat płatny serwis, ale jakieś powiedzmy Pixabay i tym podobne. Jest tego mnóstwo w internecie i możemy tutaj wykorzystać naprawdę fajne motywy graficzne i załadować na taką bluzę na przykład, tak? Tworząc po prostu unikalny produkt. Możemy też oczywiście stworzyć własne, jeżeli mamy zdolności jakieś graficzne, własne motywy i wgrać je tutaj po prostu, tak? I na konkretnym produkcie umieścić. Ale załóżmy, że chcemy skorzystać z takiego predefiniowanego motywu. Więc umieścimy sobie go na plecach. Oczywiście możemy sobie to obracać dowolnie, ten produkt, tak? Możemy tutaj rozmieszczać to tak, jak chcemy. Muszę zobaczyć, jakie to narzędzie daje możliwości, tak? No wyobraźmy sobie, no to jest tylko niewielka, że tak powiem, liczba takich predefiniowanych wzorów. Ilość możliwości, opcji, aranżacji takiego produktu końcowego jest nieskończona, praktycznie mówiąc, jeżeli skorzystacie Państwo z jakichś własnych pomysłów graficznych, czy nawet z takich bibliotek grafik typu Pixabay, czy powiedzmy tam iStockPhoto i tym podobnych, tak? Tworzymy całkowicie unikalny produkt, nieporównywalny z żadnym innym na rynku, tak? Tak jak już mówiłem, daje to ogromną wartość, bo klient po prostu jedynym w zasadzie czynnikiem, jaki będzie brał pod uwagę, będzie to, czy mu się produkt podoba, czy mu się nie podoba, tak? Bo nie dostanie go w innym sklepie po prostu, tak? W niższej cenie na przykład o kilka euro. Oczywiście możemy zmieniać kroje tych czcionek, tak? Jest tutaj ich bardzo dużo.
ilość parametrów naprawdę jest przytłaczająca, które możemy wykorzystać do aranżacji takiego produktu. Idźmy dalej. Zróbmy może coś z kapturem. To jest tylko oczywiście jedna z możliwości, bo to jest bluza. Tych produktów jest bardzo dużo, różnych produktów, i ta baza cały czas się rozrasta. Także to rozwiązanie się cały czas rozwija, jest dość innowacyjne. Będzie dawało z czasem coraz większe możliwości. Więc moim zdaniem warto się tym zainteresować, jeżeli nie chcecie Państwo inwestować we własny magazyn, w zakupy jakichś większych partii towaru, no to jest to idealne rozwiązanie. Państwo płacicie hurtowni dopiero w momencie, jak klient zapłaci Wam w Waszym sklepie internetowym, tak? I zlecacie hurtowni wysyłkę do klienta końcowego, także pozbywacie się całkowicie tematów logistycznych, pakowania. Jest to ogromna oszczędność czasu. Dobrze, wybierzmy sobie któryś z tych motywów, może niech będzie ten. Obróćmy sobie tą bluzę. Proszę zobaczyć, tutaj od strony wewnętrznej akurat to mamy, tak? Coś takiego. No i już na zewnętrzną stronę, przy czym proszę zobaczyć, to jest tylko prawa strona, tak? Na lewą możemy coś zupełnie innego, zupełnie inny motyw tutaj załadować, tak? Tworzymy stuprocentowo unikalny produkt. Może tak zostać, ale możemy załadować coś innego. To nie muszą być takie grafiki, jak są tutaj, tak jak mówiłem, tylko możemy wgrać własne. Może to być zdjęcie, może to być grafika, jakiś motyw. Nie wiem, czy to stworzony samodzielnie, czy w Photoshopie jakoś przerobiony z istniejących grafik z jakiegoś darmowego serwisu stokowego, czy płatnego. Także mamy praktycznie nieograniczone możliwości aranżacji. Zobaczmy, teraz mamy zupełnie inny motyw, w tym samym kolorze, ale trochę inny na prawej stronie kaptura i na lewej. Także no, tworzymy stuprocentowo unikalną bluzę. To jest oczywiście tylko jedna z nieskończonej liczby możliwości. Tutaj tych produktów jest więcej i ta baza, tak jak mówiłem, ona się cały czas powiększa. Opublikowanie potem takiego produktu w swoim sklepie internetowym to jest po prostu jedno kliknięcie i on już jest w sklepie, tak, gotowy do sprzedaży. My wykonujemy całą integrację, oddając po prostu gotowe rozwiązanie, tak. Państwa rola w zasadzie ogranicza się tylko do tworzenia sobie takiej oferty, tak, stuprocentowo unikalnej pod siebie, pod swój sklep i to się ogranicza po prostu do kliknięcia jednego przycisku, potem opublikuj. I produkt ląduje w sklepie. Tu oczywiście opis jest w języku angielskim w tym momencie, natomiast to jest zwykły edytor tekstowy. Możemy go sobie wrzucić w translator Google'a czy w chat GPT i przetłumaczy nam to na dowolny język, który potrzebujemy, tak, w którym działa sklep. To nie ma znaczenia, czy sklep będzie działał w Holandii, w Niemczech, czy gdziekolwiek indziej. Więc możemy sobie ten opis albo napisać samodzielnie, albo przetłumaczyć to, co jest tutaj, tak? Przetłumaczymy nazwę, tak? Możemy
tutaj cenę sobie w rozróżnieniu na rozmiar przypisać indywidualną, żeby mieć stosowną marżę od cen zakupu takiego produktu. I gdy zakończymy, publikujemy, klikamy opublikuj i produkt ląduje w naszym sklepie. Proszę zobaczyć, mamy już nasz produkt, możemy sobie go obejrzeć już w naszym sklepie. Można wybrać rozmiar, tak. Przycisk koszyk jest wyłączony w tym momencie, bo to jest tylko wersja demonstracyjna, ale można sobie tutaj naprawdę zaaranżować ten wygląd tego, jakby tej karty produktu w bardzo szerokim zakresie. Także jest to bardzo, bardzo proste w budowie rozwiązanie, jeśli chodzi o ofertę tutaj tego, tak? Może pokażę jeszcze jakiś inny przykładowy produkt. Weźmy sobie na przykład coś, co jest dość popularne w sprzedaży. Etui do telefonów, tak? No i weźmy sobie na przykład etui do iPhone'a 12 mini, tak? Na tej samej zasadzie sobie to stwórzmy sobie jakiś indywidualny design takiego etui do iPhone'a. Tutaj, tak jak w przypadku tej bluzy, mamy możliwość oczywiście załadowania własnej grafiki, czy to zdjęcia, czy jakiejś grafiki. Możemy sobie przemieszczać taki motyw, oczywiście. Dodajemy, tak jak w przypadku naszej bluzy, swój opis, bądź tłumaczymy ten, który tutaj przedstawił nam producent. Dajemy stosowną cenę. Przechodzimy next i do opublikowania. Moim zdaniem jest to bardzo ciekawa oferta, szczególnie gdy startujemy ze sklepem internetowym, nie chcemy robić jakichś dużych inwestycji na początku. Oczywiście nasz sklep internetowy, który budujemy i integrujemy z tym rozwiązaniem, integracja jest bezpłatna, może sprzedawać również dowolny inny towar. To nie jest tak, że sklep jakby jest związany nierozerwalnie z ofertą tej konkretnej hurtowni, tego producenta. Możemy nawet miksować ofertę, tak? Możemy mieć część oferty tego producenta, możemy też miksować, czy to na zasadzie dropshipping, czy tradycyjnej dystrybucji towary z dowolnych innych miejsc, w których możemy sobie je kupić i wstawiać do sklepu. Także to nie jest nic, co nas w jakimś stopniu ogranicza. To jest jakby taka możliwość, tak, że w standardzie otrzymujecie Państwo integrację tej konkretnej hurtowni. Czy z niej skorzystacie, czy nie, to już jest jakby Wasza sprawa. Natomiast jest taka możliwość, żeby na start, że tak powiem, rozpocząć od sprzedaży w takim modelu. I moim zdaniem ma to tę wartość, właśnie przewagę nad innymi rozwiązaniami dropshipping, gdzie wszyscy sprzedają praktycznie to samo. Tych hurtowni naprawdę jest mnóstwo i one handlują tym samym towarem, głównie z Chin. I naprawdę nie jest dużym problemem, żeby znaleźć gdzieś, powiedzmy, kilka eurocentów czy kilka euro taniej jakiś produkt, tak?
To, co zmienia całkowicie zasady gry, to jest właśnie unikalność tych produktów, tak? Bo my je tutaj tworzymy jakby od podstaw, tak? To, oczywiście to wymaga trochę pracy, natomiast na końcu jest, że tak powiem, unikalność oferty, tak? I tutaj jedynym kryterium, którym klient się będzie posługiwał, w tym, czy kupi od nas, czy od konkurencji, w zasadzie u konkurencji tego nie dostanie, no to jest to, czy mu się produkt spodoba, czy nie. A nie kwestia ceny. Także nie otworzy sobie 20 zakładek w przeglądarce i będzie porównywał ceny, bo po prostu nie znajdzie takiego produktu, tak? Oczywiście, jeżeli będziemy korzystać z tej bazy wbudowanej tych grafik, no to no jest to do pewnego stopnia, powiedzmy tam, częściowo unikalne, tak? Bo miksujemy te różne grafiki na jednym produkcie. Natomiast, tak jak mówiłem wcześniej, możemy skorzystać z przepastnej bazy serwisów stokowych, z przeróżnymi grafikami, zdjęciami. Możemy tutaj własne motywy osadzać, także daje to nieograniczone możliwości budowania 100% unikalnej oferty.